Praca uczniów pańskich przy wiosłowaniu i wiatr im przeciwny oznaczają różne trudności, jakich doświadcza Kościół Święty. Pośród fal sprzeciwiającego się świata i wbrew nawałnicom wywołanym przez nieczyste duchy dąży on do odpoczynku w niebiańskiej ojczyźnie, jakby do pewnej przystani na brzegu. Dobrze powiedziano w Ewangelii, że łódź była na pełnym morzu, Jezus zaś sam na lądzie, bo czasami Kościół jest nie tylko udręczony, lecz również wyniszczony niezmiernymi prześladowaniami, jakich doświadcza od pogan, tak iż wydaje się, o ile byłoby to możliwe, że sam Odkupiciel na jakiś czas go zupełnie opuścił. Stąd bierze się głos Kościoła pogrążonego wśród fal i nawałnic napierających pokus. Stąd pochodzi jego błagalne wołanie, gdy szuka pomocy i ochrony. Dlaczego z dala stoisz, o Panie, odwracasz wzrok w czasie trudności i utrapienia? W dalszym ciągu tego psalmu znajduje swój wyraz również głos prześladującego nieprzyjaciela. Mówi on bowiem w sercu swoim: Bóg nie pamięta, oblicze swe odwrócił, nigdy tego nie ujrzy. Jednakże Bóg nie zapomina modlitwy ubogich, ani nie odwraca swego oblicza od tych, którzy mu ufają. Co więcej, wspomaga swoich wiernych, aby dać im zwycięstwo w walce z wrogami, a zwycięzców uwieńczyć chwałą wieczną. Dlatego też mówi się tu wyraźnie, że Jezus widział ich, jak pracowali wiosłami. Albowiem Pan widzi pracujących na morzu, choć sam stoi na lądzie. Bo gdyby nawet przez chwilę się zdawało, iż zwleka z udzieleniem wsparcia, to przecież, aby nie osłabli pośród utrapień, umacnia ich swym miłosiernym spojrzeniem. Czasem również, pokonawszy przeciwności, sam uwalnia ich swą jawną pomocą, tak jak uspokoił wzburzone fale, depcąc je swymi stopami.